Witam. Dzień dobry. Z tej strony Krzysztof Srebanowicz. Udało mi się zacząć, ale nie uda mi się skończyć, ponieważ kotka wyrwie mi mikrofon z ręki za pomocą swojego chwytnego jak małpa ogona. Tak. I w tym momencie czekamy, aż sobie pójdzie. Chciałem powiedzieć o samoinspiracji. O takim zjawisku. No, muszę powiedzieć, że wprawia mnie w dobry humor. Postaram się to przetrzymać. Idź, posikaj mi trochę. No, to się nazywa walka. Kocia walka. O samą inspirację chciałem powiedzieć, że dobrze się posłuchać, żeby rozpocząć wspomnienia. Wszystko to, co się chciało zrobić, czego się nie zrobiło, co się chciało osiągnąć, czego się nie osiągnęło. Ciągle mam jakieś plany, ciągle mam jakieś marzenia, ciągle mam jakieś zamierzenia, z tym, że mało są one znaczące w momencie, kiedy nikt ich nie chce poprzeć. Ewentualnie, jeżeli przypadkiem zastanawiam się, czy to nie jest tak, że cały świat chce je poprzeć, te wszystkie moje marzenia, moje wyobrażenia. Tylko czuję, że ja samo się ograniczam. Jest taka samoinspiracja i samoograniczenie. Człowiek po prostu sam w sobie, w swoim środku, takim logiki wewnętrznej, no, próbuje jakoś manewrować swoimi zasobami i swoim czasem w taki sposób, żeby efekty były jak najlepsze. W tym momencie cokolwiek powiem, już nadchodzi mail. Czyli bez względu na to, jak głośno mówię, to ktoś słyszy. Ktoś słyszy online, że tak powiem, to, co się znajduje w komputerze po prostu. Nie mówię, że są to wirusy, które śledzą każde poczynanie na maszynie. Musiałaby być odłączona od internetu, czyli od całych zasobów ludzkości w postaci przestrzeni dyskowej. Tą przestrzeń dyskową można zajmować w takiej mierze, jakiej się podoba, do czasu, aż się komuś nie podoba i w tym momencie reaguje jakkolwiek, za pomocą maila, SMS-a, za pomocą jakiejkolwiek informacji, czyli czy to jest dźwięk nadchodzącej wiadomości na przykład. W tym momencie ona zawsze, taka wiadomość przychodząca do mnie, pobudza moje sumienie. Moje sumienie, które dźwiga po prostu ten się ośrodek zastanawiania się nad tym, co mogę, a czego nie mogę, co bym chciał, a czego nie powinienem na przykład. Było wiele takich bardzo miłych dla ucha piosenek, typu sprzedających pewnego rodzaju zdania, wypowiedzi, na przykład sformułowania.
przykład zapadło mi w takie sformułowanie wild things, czyli dzikie myśli, ponieważ często takie myśli doświadczam, tak skrajnie niezrównoważonych myśli i skrajnie niezrównoważonych wyobrażeń swoich zachowań, ewentualnie zachowań innych ludzi. Powiem szczerze, że myślę, że tylko w taki sposób tak naprawdę daje się żyć, że człowiek podejmuje się rzeczy, które są absolutnie zwariowane, tak zwariowane, że aż się w głowie nie mieszczą. Nie wypowiem takich myśli, ponieważ takie myśli muszą być ukryte aż do zrealizowania w świecie fizycznym, ponieważ jeżeli się je wypowie, to zaraz trafiają na jakiegoś cenzora, takiego pukacza na przykład, czyli ktoś tam dźga w to sumienie, żeby spowodować samo zastanowienie, takie przemyślenie się jeszcze raz, zastanowienie się, czy na pewno się chce zrobić to, co się planuje, albo co się usiłuje. No i jeżeli człowiek, że tak powiem, znajdzie w sobie przeszkodę i jakby wycofa się, zatrzyma się, tak zawaha się, odłoży, no to wtedy nie daje się zrealizować tej dzikiej myśli, której za młody człowiek nie ma takiego silnego samoograniczenia. Tylko raczej wszystkie dzikie myśli realizuje po prostu i wszystkie mu wychodzą i wszystkie mu się udają i cały świat się na tym opiera i wykorzystuje to, że są ofiary w ludziach nawet z powodu tych dzikich myśli, ale wiele z tych dzikich myśli udaje się zrealizować i wtedy jest powód do chluby, czy powód do rozgłosu. No i tak jest za młodo, a później człowiek coraz bardziej się zaczyna zastanawiać, czy na pewno, czy warto, czy nie lepiej posiedzieć, popatrzeć, posłuchać, czy może by tak zrezygnować i przestać się wysilać na takie rzeczy, które i tak nikomu już nic nie przyniosą żadnej korzyści. Być może tylko, że to powiem, pogorszenie sytuacji, no to jest w tym momencie, kiedy człowiek dochodzi do wniosku, że samo jego istnienie stanowi o pogarszeniu się sytuacji całego świata dookoła. To w tym momencie już zaczyna brakować energii do tego, żeby dzikie myśli realizować. Człowiek automatycznie zamyka się w sobie i zaczyna się powstrzymywać od realizowania swoich własnych myśli, zamierzeń, planów. No fakt, że ja mam takie poczucie, że mam kilka marzeń, planów, myśli ukrytych i jak gdyby one czyhają tylko na okazję, żeby się zrealizować. No właśnie tak.